Cześć wszystkim. Hej. Cześć. Cześć. Za chwilę już będziemy zaczynać. Jeżeli ktoś nie ma wpisanych imion, bo tutaj mamy kilka osób, gdzie jest napisane waiting for name, to możecie sobie wpisać imiona przy napisie go to meeting na górze. Można nacisnąć na strzałeczkę i wpisać swoje imię. I wtedy będziemy Was widzieć. Nie będę się chciała. No, ale wszystko są takie. Halo, dobrze, to będziemy za chwilę zaczynać już. Ola, czy mogłabyś zacząć nagranie? Tak, już nagrywam. Cześć wszystkim. To witamy na pierwszym z trzech webinarów konkursowych, na których będziemy rozmawiać o tym, jak się przygotować do konkursów Toastmasters z perspektywy organizatora, sędziego i uczestnika. Kolejne spotkania odbędą się 19 i 27 lutego. A dzisiaj skupimy się na organizacji konkursów, czyli będziemy rozmawiać o tym, co jest potrzebne do zorganizowania konkursów na różnych poziomach. Porozmawiamy o odpowiedzialności za poszczególne obszary, omówimy niejasności, z którymi możemy się spotkać w rulebooku. I dzisiaj z nami jest Ola Kulesza, toastmasterka z bardzo dużym doświadczeniem. Ola była prezesem, dyrektorem rejonu, a obecnie pełni funkcję administration managera w dystrykcie. Ona ma ogromne doświadczenie w organizacji konkursów. Organizowała konkursy na wszystkich poziomach, z klubu po dystrykt. Także za chwilę podzieli się z nami swoim doświadczeniem. Ten webinar jest nagrywany, także będzie możliwość później odtworzenia tego. Jeżeli pojawią się pytania w trakcie prezentacji, to proszę o wpisywanie tych pytań na czacie z prawej strony i po prezentacji odpowiemy na wszystkie pytania. Także teraz przekazuję mikrofon Oli. Cześć, witam. Słychać mnie dobrze? Możecie na czacie napisać. Dobrze. Osoby, które no, tutaj nie będą się odzywały, to proszę Was, żebyście wcisnęli przycisk mute, żeby nie było żadnego pogłosu, żeby nam to się nie rozjeżdżało w trakcie, bo różne rzeczy na GoToMeeting już widziałam. Ja też nie będę tak bardzo obserwować czatu w trakcie, ale mam do pomocy Olę Budziszewską i tutaj jeszcze w międzyczasie ma się pojawić Piotr Rudzki, który będzie mógł na tym czacie na Wasze pytania odpowiadać, a ja jak coś zobaczę,
też będę mogła to oczywiście na bieżąco adresować. To tak tytułem wstępu. Witam jeszcze raz wszystkich. Nazywam się Ola Kulesza, tak jak tutaj Elena powiedziała. Prowadziłam już konkursy na wszystkich oficjalnych poziomach, no bo jeszcze Mistrzostw Polski nie organizowałam, ale wszystko przede mną. Mam nadzieję, że wszyscy widzicie mój komputer, moją prezentację. Slajdów nie ma dużo, będziemy dzisiaj pracować głównie na rulebooku. Natomiast, żeby w ogóle zacząć mówić o konkursach, należy się zastanowić, może nie tyle czym są konkursy, ale do kogo te konkursy należą, kto jest odpowiedzialny za te konkursy finalnie i w trakcie ich organizowania. I tutaj posłuży nam taka macierz, która się nazywa RACE i trochę będzie ponglisza w trakcie tego mojego wystąpienia, ale nie mogłam znaleźć odpowiednich tłumaczeń, ponieważ zarówno responsible i accountable tłumaczy się jako odpowiedzialny. Czym jednak te dwie rzeczy się różnią? Responsible to jest tak, koleżanka w pracy się tutaj śmiała, że to jest taki robotnik, żeby już zostać przy R, czyli osoba, która wykonuje, organizuje ten konkurs. Będzie to contest chair i będzie to sędzia główny, bo to są, jak wiecie, na pewno dwie funkcje, które odpowiadają operacyjnie za konkursy. Jeżeli chodzi o pozycję accountable, to będzie to w klubie wiceprezes do spraw edukacji, dyrektor rejonu, dyrektor okręgu, czy jak to woli, area director, division director, a na etapie dystryktu będzie to program quality director. Obecnie w naszym dystrykcie jest to Piotr Chimko, w przyszłym roku zobaczymy. Na Mistrzostwach Świata to już tam centrala wyznacza odpowiednie osoby, one się z nami kontaktują. Jeżeli chodzi o czwartą ćwiartkę, jest to ćwiartka consulted, czyli osoba, z którą się konsultujemy przy organizacji konkursu. Będzie to contest chair, czyli osoba prowadząca albo organizująca, bo to są, mogą być dwie różne osoby, i sędzia główny. Oni przede wszystkim między sobą w pierwszej kolejności się konsultują, a w drugiej kolejności wiceprezes do spraw edukacji w klubie i odpowiedni dyrektor z tego pola accountable, czyli osoba, właściciel tego konkursu, na której spoczywa odpowiedzialność. No i oczywiście, jak ktoś chce, jest to również centrala Toastmasters. Ja bardzo często z centrali Toastmasters i z ich porad korzystałam, z tych konsultacji. Ostatnią ćwiartką jest ćwiartka informed, czyli osoby, które powinny zostać poinformowane o konkursie, a więc mamy tutaj wszystkich Toastmasterów z danego obszaru, czy to w klubie i gości, czy to w rejonie, czy wyżej. Plus oczywiście, jeśli macie ochotę, lokalna społeczność, jakoś można to zawsze rozreklamować i też zyskać dzięki temu nowych członków. No i oczywiście dyrektor i contest chair następnego poziomu. To są takie na początek informacje, które trzeba wziąć pod uwagę przy zastanowieniu się, kto jest za co odpowiedzialny, do kogo z czym uderzać. No ale tak naprawdę, od czego zaczynamy w ogóle przygotowania? Pewnie Was nie zaskoczę, jak powiem, że od przeczytania rulebooka. I jest to pewnie najprzyjemniejsza część i każdy aż nie może się doczekać, żeby do tej lektury zasiąść. Ja też kiedyś miałam z tym rulebookiem na pieńku, natomiast w momencie, z Piotrem Rudzkim usiedliśmy i ze 4 czy z 5 godzin dyskutowaliśmy o rulebooku, zastanawialiśmy się, co i jak i co znaczy poszczególne słowo, to okazało się, że ten rulebook wcale nie jest taki straszny. Tak długo się też zastanawiałam, w jaki sposób przedstawić Wam tutaj te organizacje konkursów, co tak naprawdę będzie dla Was najważniejsze, czy to właśnie organizowanie, znajdowanie zespołu i zamawianie nagród i tak dalej, czy może właśnie coś, co ja uznałam akurat za ważniejsze, czyli zawiłości rulebooka i co tam się tak naprawdę kryje, w czym jest największy problem czasami, jeśli chodzi o
właśnie organizowanie tych konkursów. No i w ten sposób zdecydowałam, że będziemy dzisiaj przez następną niecałą godzinę pracować, czyli będziemy sobie ten rulebook omawiać, ale może nie wszystko, tylko te najważniejsze rzeczy. Jeżeli możecie, to zachęcam Was do otworzenia swoich kopii rulebooka, będziecie mogli sobie robić notatki, a jeśli nie, no to ja dzielę ekran i pozaznaczałam kilka rzeczy, które są najważniejsze, więc możecie śmiało tutaj zaglądać. Po co w ogóle czytamy rulebooka? Ano po to, żeby zorganizować konkurs, który będzie taki uczciwy, który będzie przyjemnością dla wszystkich. Zarówno dla uczestników, jak i dla osób funkcyjnych, ale oczywiście także dla widowni. Tutaj widziałam na grupie Toastmasters Polska różne dyskusje i też niektóre osoby postulowały o to, żeby tego rulebooka zmienić. No, zaznaczyłam notatkę, że rulebook jest zmieniany raz w roku i to nie jest takie proste. Trzeba te zmiany wysłać do centrali, oni muszą to omówić. Jak widzicie, tutaj wszyscy święci biorą udział w dyskusjach. I ostatecznie co roku wychodzi nowy rulebook i jak się przyjrzycie w rulebooku, jest taki czarny rąb, znaczek, to znaczy, że to w tym roku się zmieniło i te rzeczy warto jest śledzić. No dobrze. Rulebook mówi, że każdy dystrykt musi, i tutaj macie zaznaczone jako pierwsze, musi zorganizować konkurs International Speech Contest. Różnie tutaj niektóre osoby rozumieją ten International Speech Contest, więc żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, International Speech Contest jest to konkurs prowadzony w języku angielskim tylko wiosną, czyli konkurs mów inspirujący, tylko ten, który kończy się Mistrzostwami Świata. Wszystkie pozostałe to nie są konkursy International Speech Contest i one mają też inne zasady. Nasz polski konkurs, polskie Mistrzostwa Świata, które odbywają się dwa razy w roku, to tak naprawdę są showcases. To nawet nie są konkursy, a to dlatego, znaczy, może z nazwy to nie są konkursy, chociażby dlatego, że mamy tutaj punkt drugi i trzeci, w którym jest wyraźnie powiedziane, że dystrykt może zorganizować w ciągu roku jeszcze trzy dodatkowe angielskie konkursy i może zorganizować dodatkowo do czterech konkursów w języku nieangielskim, czyli w jakim tylko sobie chce. Natomiast nasz dystrykt 95 organizuje konkursy po niemiecku. Więc w ciągu roku mamy cztery konkursy niemieckie i jeszcze sami sobie organizujemy konkurs polski, który no, przekracza limity, więc już nie może być uznany za ten oficjalny konkurs Toastmasters. Dlatego też nie powinien wychodzić, nie powinien zostać organizowany na konferencjach dystryktu, przynajmniej w tym roku. Zobaczymy, co zdecydują oficerzy w przyszłym roku. Tutaj zaznaczyłam sobie w komentarzach, że Mistrzostwa Polski to jest showcase, a druga rzecz, że nasz dystrykt organizuje cztery konkursy, czyli mamy ten International Speech Contest, Evaluation Contest, Humorous, Table Topics, no i zobaczymy, co będzie padnie wyborem w przyszłym roku. Ważne rzeczy, no to tutaj mamy, że wszelkie modyfikacje tych zasad mogą zostać wykonane tylko w Stanach przez specjalną powołaną do tego komisję. I także warto jest pamiętać o tym, że konkursowicze nie mogą płacić żadnych składek, żeby wziąć udział w konkursie. Natomiast możemy pobierać takie składki od wszystkich pozostałych, czyli od sędziów, od prowadzących, od publiczności. Natomiast osoby startujące w konkursie nie mogą tego robić. No i teraz z takich rzeczy,
które najbardziej budzą wątpliwości, zazwyczaj, przynajmniej wątpliwości, z którymi ja się najczęściej spotykałam, to były te związane z tak zwanym eligibility. I nie bardzo wiem nawet, jak to na polski przetłumaczyć, więc tego nie zrobię. Przede wszystkim, żeby wystartować w konkursie, to musimy być, czy konkursowicz musi być członkiem opłaconym w danym klubie, rejonie czy okręgu, czy tam dystrykcie, w zależności od tym, od tego, na jakim poziomie ten konkurs organizujemy. Natomiast to musi być osoba, która ma te składki zapłacone w centrali. Tutaj mamy podpunkt B, czyli jeżeli przyślemy pieniądze do naszego skarbnika, to się nie liczy. Skarbnik musi opłacić te składki w centrali i dopiero wtedy konkursowicz może wystartować. Mnie zdarzyło się na konkursie na etapie division, czyli okręgu, zdyskwalifikować osobę, która już była wieloletnim toastmasterem, tylko dlatego, że konkurs w klubie był 9 marca, a osoba miała opłacone składki 14 marca. I nikt później tego nie zauważył. Oczywiście klub też musi być w tak zwanym good standing, czyli musi mieć opłaconych przynajmniej 8 członków. No i tutaj mamy te wyjątki, o których mówimy przy okazji konkursów international, czyli tych po angielsku, że żeby wystartować w tym konkursie, dodatkowo członek musi mieć ukończone 6 projektów z podręcznika CC, czyli tego podręcznika podstawowego. Tutaj jak wejdzie Pathways, to już jak widzicie mamy pierwszą zmianę, czyli level pierwszy i level drugi tej ścieżki Pathways. Tutaj jest drobny wyjątek, ponieważ jak widzimy podpunkt pierwszy mówi o tym, że jeżeli klub wyczarterował się, czyli zarejestrował się taki oficjalnie w centrali na krócej niż rok przed konkursem klubowym, to ten zapis tego uczestnika nie obowiązuje. On może nie mieć tych 6 projektów. Natomiast to musi być oficjalny charter, który jest zakończony cały proces przed konkursem area, czyli przed konkursem rejonu. To jest zapis, który warto pamiętać, zwłaszcza w przypadku klubów, które właśnie w tym roku po lipcu się rejestrują, a na pewno mamy w Polsce kilka takich, więc warto jest im to przekazać. Oczywiście członkowie klubów Prospective nie mogą startować w konkursie, bo nie są oficjalnie członkami. Mogą oczywiście zapisać się do jakiegoś innego klubu i z tamtego klubu startować. Podpunkt trzeci jest bardzo ważny, też o którym często zapominamy. To podpunkt, w którym przeczytamy, że jeżeli którykolwiek, to też jest case, który mi się zdarzył właśnie na konkursie okręgu, jeżeli na którymkolwiek etapie jeden z członków nie mógł wystartować, czyli nie był eligible, żeby wystartować w tym konkursie, no to wówczas musimy go zdyskwalifikować. Nawet jeśli odkryliśmy to zbyt późno, czyli właśnie 2 czy 3 etapy powyżej. Mamy obowiązek, tutaj jest takie bardzo mocne słowo must, mamy obowiązek zdyskwalifikować tego uczestnika. Sprawdzę czat, czy mamy jakieś pytania. Chyba nic nie widzę. Eligible można przetłumaczyć jako uprawniony do startowania, mówi Ania Milcarek. Dziękuję, Aniu. Strasznie długie tłumaczenie, ale rzeczywiście jedyne chyba w naszym tutaj ojczystym języku, które się do tego nadaje. No dobrze. Ważny też zapis, który też miałam, byłam świadkiem sytuacji, gdzie na konkursie okręgu sędzia główny, już wtedy oficjalnie ogłoszony, zapragnął wystartować w konkursie na poziomie klubu, jeszcze wtedy konkursy na poziomie okręgu się nie odbywały. Otóż jeżeli jesteśmy sędzią głównym, sędzią głosującym czy sędzią tajnym,
poza poziomem klubu nie możemy wystartować w klubie na żadnym poziomie. W tym akurat konkursie, w którym służymy, czyli jeżeli jest to konkurs international, no to oczywiście nie możemy brać udziału jako uczestnik. Tutaj jest też cała lista osób, które nie mogą brać udziału, czyli area dyrektorzy, wszyscy oficerowie dystryktu, oficerowie międzynarodowi itd., itd. Jest też kilka ważnych zapisów, o których też bardzo często zapominamy, czyli oficerowie dystryktu i kandydaci, którzy będą dopiero starali się albo kandydują dopiero na te stanowiska powyżej od lipca, czyli tak jak teraz wiemy, że już te nominacje się zgłaszamy. Jest jakieś pytanie od Patryka, co w przypadku bycia kontesterem w innym rejonie? Patryk, tutaj rulebook jasno nie mówi, natomiast mamy podpunkt 5, do którego zaraz dojdę i będziemy się zastanawiać wspólnie. Pathways ambasadorzy i guide. W rulebooku nie ma ich, więc jeżeli ich nie ma, to mogą. Tak samo jeżeli ktoś startuje na pozycję area director czy na inne pozycje, które są appointed, a nie elected, czyli na przykład tak jak ja jestem administration manager czy PR manager czy finance manager, jeżeli ja dopiero startuję i od lipca tym oficerem będę, wówczas mogę startować w konkursie. Natomiast jeżeli startuję na pozycję tak zwaną elected, czyli to jest district director, pierwsze trzy, tak, czyli district director, PQD, CGD, a także division director, to nie mogę startować w konkursach, powinnam zostać zdyskwalifikowana. Tutaj też jest bardzo ważny podpunkt H, który często na konferencjach Division albo na Mistrzostwach Polski ma szansę zaistnieć, czyli osoby, które prowadzą prezentację edukacyjną podczas wydarzenia, nie mogą wystartować w konkursie. I tutaj należy pamiętać o tym, że takie osoby też powinniśmy dyskwalifikować. No i wreszcie, Patryk, punkty dla Ciebie. Mamy contest chairs, chief judges, voting judges, czyli prowadzący konkurs, organizator konkursu oraz sędziowie i pozostałe osoby funkcyjne, a także mówca testowy nie mogą brać udziału w konkursie jako uczestnik, ale w tym konkursie, w którym służą, tak? Tutaj mamy słowo serving, w którym służą. Czyli jeżeli jesteś contest chairem w International Speech Contest, to w tym konkursie nie możesz wystartować. Natomiast nie ma tutaj dokładnie sprecyzowanego, tak jak w podpunkcie 4a, że to jest poza klubem, więc ja bym dopytała w centrali, bo różnie można to zinterpretować. Nie ma bardzo wprost napisane, że nie możesz, ale ja bym dopytała. Mamy też osoby z podwójnym członkostwem, czyli co z takimi ludźmi? Otóż te osoby na poziomie klubu mogą startować we wszystkich klubach, w których są członkami, natomiast na poziomie od area do góry muszą już sobie to wybrać, który klub reprezentują, czyli tylko w jednym area, w jednym rejonie, w jednym okręgu mogą wystartować w konkursie na etapie klubu, ilu sobie tylko chcą. Tutaj są te zapiski, które są niepozaznaczane na żółto, są bardziej w odniesieniu do sędziów, więc mam nadzieję, że Piotr Chimko omówi to w poniedziałek na swoim webinarze. Ja nie będę tego za bardzo się w to wgłębiać. Natomiast jeżeli jesteście osobą, która organizuje konkurs, jesteście contest chairem, no to oczywiście rulebooka powinniście znać, wszystkie zapiski w rulebooku powinniście znać. Czyli jeżeli, tutaj Paulina Schott, jeżeli aplikuję na area director teraz, to czy mogę wystartować w konkursie? I Ola napisała nie, ale tutaj muszę poprawić Was, ponieważ możesz, dlatego że to jest pozycja appointed.
A więc nominowana przez dystrykt dyrektora, czyli w rulebooku mamy tylko wzmiankę o pozycjach elected. Natomiast jeżeli jesteś już ARA dyrektorem w tej chwili, no to nie możesz wystartować w konkursie. Tutaj też pojawia się pytanie, no ale przecież mamy Mistrzostwa Polski w sierpniu, czyli zaczyna się nowy rok. No i w sierpniu jesteś już osobą, która pełni daną funkcję, jest na stanowisku dyrektora, więc wtedy powinnaś zostać zdyskwalifikowana. Także teoretycznie możesz wystartować, dojść do poziomu division i na tym etapie zakończyć. Ola Budziszewska mówi, że rulebook wyraźnie mówi, że jeśli aplikujesz na AD, nie możesz startować. Olu, w którym miejscu to jest? Może Ola tam nam dopisze. Pytałam na ostatnim szkoleniu podpunkt 4G, to zobaczmy. Podpunkt 4G. To są dystrykt oficerowie i kandydaci for elected positions, czyli to, co powiedziałam, dystrykt dyrektor, PQD, CGD i division director. Wszystkie pozostałe pozycje, czyli administration manager, finance, PR manager i area director, to są pozycje appointed, więc ten punkt tych pozycji nie dotyczy. Dobrze, lećmy dalej. Ostatni punkt, który przy eligibility zaznaczyłam, czyli all other contest official. Teraz to się zmieniło, że wszyscy od prowadzącego konkurs po chronometrażystę muszą być członkami, opłaconymi członkami Toastmasters. Czyli nie możemy już sobie brać, tak brzydko mówiąc, z łapanki kogoś i poprosić go, żeby był timerem czy chronometrażystą. To musi być opłacony członek. Tutaj Ania pisze, że division dyrektorzy postanowili, że w zeszłym roku, że w konkursach ogólnopolskich trzymamy się zasad rulebooka, dlatego aktualni area director nie mogą brać udziału w konkursie, nawet jeśli wygrali division. Tak, to jest to, co powiedziałam, czyli Mistrzostwa Polski mamy w sierpniu, więc jeżeli ktoś od 1 lipca został area directorem, no to w sierpniu nie może już wziąć udziału w konkursie. Na czas, tak, to co Ania dodała, super. No dobrze, selection sequence tutaj zaznaczyłam, że oczywiście konkurs zaczyna się w klubie, potem idzie przez rejon, później przez okręg, jeżeli okręg i dyrektor okręgu istnieje, bo jest Toastmasters daje funkcję division dyrektora jako opcjonalną, więc jeśli division dyrektora nie ma, są sytuacje, w których ten konkurs może zostać pominięty, natomiast jeżeli jest, to jest to naturalna kolej rzeczy, potem dystrykt. No i każdy klub in good standing, czyli z tymi 8 członkami, może sobie wybrać, w jaki sposób wyśle uczestnika na konkurs. Czyli jeżeli mamy jednego uczestnika, jednego chętnego w klubie, to klub nie musi przeprowadzać konkursu. Może po prostu taką osobę nominować i daje tylko znać osobie na poziomie wyżej, że ta i ta osoba będzie reprezentowała nasz klub. I ten konkurs przeprowadzany nie musi być. To są często sytuacje z angielskim konkursem, gdzie jest w polskim klubie mniej osób chętnych albo w korporacyjnych klubach. Bardzo często jest tylko jeden uczestnik, więc kluby nie muszą robić konkursu. Ania tutaj mnie pyta, jak wyglądają zasady, czy osoba może najpierw poprowadzić konkurs ewaluacji i tego samego dnia wziąć udział w konkursie przemówień. Ja bym wtedy zamieniła kolejność. Najpierw bym zrobiła konkurs przemówień i ta osoba by wystąpiła w konkursie przemówień, a dopiero później konkurs ewaluacji i mogłaby ta osoba sobie ten konkurs prowadzić. No ale oczywiście wtedy nie może w konkursie przemówień mieć żadnej funkcji. Też tutaj musimy pamiętać, że osoba, która bierze udział w konkursie, nie może mieć większych szans niż osoba i prowadząca inny konkurs, niż osoba, która tego konkursu nie prowadzi. A więc jeżeli jesteśmy contest chairem w konkursie
ewaluacji, no to nie możemy najpierw występować na scenie i się pokazywać z tej dobrej strony, a później jeszcze wziąć udział w konkursie, bo mamy wtedy lepsze szanse niż te osoby, które tego nie mają. No i wtedy też oddałabym odprawę przed konkursem, poprosiłabym kogoś innego, żeby to robił, żeby ten prowadzący konkursu ewaluacji nie prowadził odprawy, żeby to też nikt się tam nie przyczepił. Jaka jest kolejność konkursów w kwestii języka polski, angielski, który pierwszy? Nie ma zasady, tak jak Piotr pisze. Tutaj Kacper, jak się domyślam, user, dopisuje nam, że mamy do czynienia z over exposure, czyli właśnie wtedy, kiedy występujemy więcej niż inni. No dobrze, klub może sobie nominować osobę, wracając tutaj do 3A, klub sobie może nominować osobę jak tylko chce, może ciągnąć zapałki, może po prostu eneduerabę zrobić, jak tam sobie chcemy. Natomiast jeżeli klub zdecyduje się prowadzić konkurs, konkurs musi być zgodny z rulebookiem. Czyli musi być tylu sędziów, ilu trzeba, musi być dwóch chronometrażystów, liczący głosy i tak dalej, wszystkie te zasady, odprawa i to, co znamy z naszych klubów. Tutaj jest bardzo wyraźnie to napisane. W dalszej części czytamy, że jeżeli jest więcej okręgów niż 10, no to muszą być półfinały, to są rzeczy, które w tej chwili nas nie dotyczą. Też mamy informację, że konkurs International Speech Contest, czyli ten inspirujący po angielsku, to jest jedyny konkurs, który przechodzi ponad dystrykt, czyli na poziom światowy, cała reszta kończy się na dystrykcie. I tutaj znowu Mistrzostwa Polski, ja bym traktowała na razie umownie jako takie na poziomie dystryktu. No, oczywiście w przyszłym roku jest duża szansa na to, że te Mistrzostwa Polski będą oficjalnym konkursem naszego przyszłego dystryktu, bo być może wielu z Was wie, że dystrykt się dzieli na trzy mniejsze i Polska będzie bardzo dużą teraz częścią nowego, przyszłego dystryktu 108. No ale to zobaczymy. Bardzo ważny zapis dla osób, które prowadzą konkurs, ale też dla dyrektorów rejonu, dyrektorów okręgu. Jeżeli na 8 tygodni przed konkursem rejonu w danym rejonie są 4 kluby lub mniej, a zazwyczaj jest to 4 kluby, które są w good standing, tak? Czyli mają tych 8 członków minimum. Dystrykt ma taką opcję, żeby pozwolić dwóm uczestnikom przejść z klubu do rejonu. I tutaj często się spotykamy z tym właśnie, że przy małych rejonach, czyli tych właśnie z 4 klubami, dwie osoby z klubu wychodzą, a na poziomie area, tak jak na przykład mamy teraz okręg J, w którym jest 5 rejonów, 5 tych area, wychodzi już po jednej osobie. I to jest bardzo wyraźnie napisane w rulebooku. Widziałam dyskusję też na temat plagiatów na facebookowej grupie. Tutaj pozwolę na komentarz Oli, która będzie robiła perspektywę uczestnika. Natomiast rulebook bardzo wyraźnie mówi, że plagiat jest wtedy, kiedy 25% i więcej mowy jest czyjaś. I tylko tyle jest tak naprawdę o tym plagiacie i o przygotowywaniu mów. To, co jest ważne, i to będziemy widzieli w dalszej części tego rulebooka, ale to jest dobry moment, żeby też o tym wspomnieć. Jeżeli zobaczymy, że ktoś dokonał tego plagiatu, popełnił ten plagiat, no to prawo do protestu przysługuje tylko uczestnikom konkursu i tylko sędziom. Nikt z publiczności nie może zgłosić oficjalnego protestu. Znaczy, oczywiście możemy sobie pomówić, natomiast ten protest nie będzie uznany jako oficjalny, ponieważ tylko uczestnik i tylko sędziowie mogą ten protest zgłosić. Zgłaszamy te protesty do sędziego głównego albo do contest chaira.
Natomiast zazwyczaj sędziemu głównemu jest łatwiej to zgłosić, ponieważ on wychodzi w sali na czas głosowania razem z komisją skrutacyjną, więc wtedy można dyskretnie wyjść z pomieszczenia i ten protest zgłosić. Oczywiście jest cała procedura, jak później, co z tym protestem później zrobić. Najpierw musimy dać uczestnikowi szansę się wybronić i udowodnić, że to nie jest plagiat, albo nie udowodnić. Później sędziowie muszą głosować. Większością głosów sędziów głosujących ten plagiat jest uznany, ten protest jest uznany albo nie jest uznany. No dobrze, z takich ważnych rzeczy, które tutaj jeszcze zaznaczyłam, to to, że każdy contest chair, czyli jeżeli wasz VP Edu albo Area Director albo Division Director wyznaczą was na prowadzących konkurs, to wy możecie wyznaczyć contest toastmastera, czyli osoba, która będzie prowadziła konkurs ze sceny, a wy jesteście po prostu mózgiem operacji i takim project managerem bardziej i pracujecie tam za kulisami. Ja na poziomie okręgu, czyli na poziomie division, zalecam takie rozwiązanie. Myślę, że już na poziomie area byłoby to całkiem dobre rozwiązanie, ponieważ możecie zająć się właśnie takimi protestami, czymś, co się tam czasami może wysypać, a ze sceny nie bardzo możecie się tym zająć. Więc jest to dobry sposób na to, żeby mieć większą kontrolę, żeby ten konkurs przebiegł jak najlepiej. Na poziomie dystryktu no to już jest niemożliwe, żebyście nie mieli osoby wyznaczonej do prowadzenia konkursu, bo w tej chwili dystrykt ma 8 konkursów łącznie z półfinałami, więc to jest po prostu niemożliwe, żebyście prowadzili wszystkie. Natomiast ja zawsze zalecam, żeby był ktoś osobny do organizowania i osobny do prowadzenia, jeśli jest taka możliwość. No dobrze, część różowa, czyli trochę ważniejsza w mojej ocenie od pozostałych. Tutaj mamy sytuację, co jeśli ktoś się nie zjawi na odprawie. Co się wtedy dzieje? Wtedy mamy tak zwanego alternate speaker, czyli osobę, która może zastąpić tego mówcę. Zazwyczaj ja bym wybierała na tego alternate speaker kogoś, kto zajął drugie miejsce na poprzednim etapie, bo gdyby ten konkursowicz jednak nie dotarł, no to takim uczciwym byłoby, żeby temu drugiemu, osobie, która zajęła drugie miejsce, oddać ten konkurs. No oczywiście tym zastępcą nie może być ktoś, kto w ogóle nie brał udziału wcześniej w żadnym etapie konkursu. To musi być osoba, która przeszła przez klub, przez rejon i przez division, jeżeli jest to poziom wyżej. Ten fragment, który jest zaznaczony obecnie na różowo, ja zawsze wysyłałam konkursowiczom w mailu, w którym tak zbierałam wszystkie informacje, gdzie jest konkurs, o której, tutaj są dokumenty. Tutaj rulebook bardzo wyraźnie mówi, żeby poinformować w odpowiednim czasie konkursowiczów, o tym też sobie powiemy, o tym, gdzie i kiedy jest konkurs i wysłać 3 dokumenty, między innymi rulebooka. I ja wysyłałam też ten fragment. Moja komunikacja zazwyczaj była po polsku i po angielsku i sobie ten fragment tłumaczyłam, natomiast było to 2 czy 3 lata temu, więc nie wiem, czy nie pamiętam już, czy tam się coś zmieniło, czy nie. Natomiast wrzucę te, odszukam te moje maile i wrzucę wam razem na dysk Google, razem z tym webinarem, wszystkie takie maile, które uznam, że mogą wam się przydać, mogę wam wrzucić jako takie template'ki, powiedzmy, to już tak mówiąc korpo. Tutaj też jest fragment, który mówi o tym, że uczestnik może nie być na odprawie, natomiast jeżeli na tej odprawie nie jest, to musi się, zanim zostanie zdyskwalifikowany, żeby go nie zdyskwalifikować, to on musi się pojawić, zanim osoba prowadząca konkurs zostanie zaproszona na scenę. Jeżeli się pojawi z kompletem dokumentów wypełnionych i zgadza się na to, żeby nie miał odprawy, a, że tak powiem, nie ma wtedy wyboru, no to może wystartować w konkursie. Jeżeli się spóźni i contest chair powie dzień dobry, a on właśnie wtedy zajechał, no to jest automatycznie zdyskwalifikowany z konkursu.
No dobrze. Tutaj mamy kilka zasad, w jaki sposób przedstawiać tych naszych konkursowiczów. Jak wiecie, na pewno mówimy najpierw imię, potem tytuł mowy, potem powtarzamy tytuł mowy i mówimy imię. Tutaj bardzo często spotykałam się z takim ćwiczeniem, że no dobrze, droga publiczności, to tak będzie to wyglądało, że mówimy najpierw imię, potem tytuł, teraz klaszczemy, ale kiedy powiem tytuł i znowu imię, to już nie klaszczemy, tylko dajemy temu uczestnikowi wystartować. Myślę, że to jest dobra praktyka, zwłaszcza jak publiczność jest duża, no ale trzeba to na pewno z publicznością przećwiczyć, bo nie każdy jest do tego przyzwyczajony. Ale też można zostać tutaj tradycjonalistą i powiedzieć imię i tytuł, powtórzyć tytuł i imię i dać publiczności czas na wyklaskanie się. Jeżeli chodzi o konkurs international i konkurs mów humorystycznych, tutaj tall tales nie mamy, więc o nim nie będę mówić. Mówcy mogą zostać w sali, pozostałe konkursy, oceny i table topics, mówcy oczywiście z sali muszą wyjść. Tam jest bardzo wprost określone, że mają tylko 5 minut, jeśli chodzi o konkurs ewaluacji, maksymalnie 5 minut na przygotowanie swoich mów. Tam w dalszej części też jest, że jeżeli chcą robić notatki, to jest do tego specjalny plik, który trzeba tym osobom wydrukować i dostarczyć. I to właśnie Contest Chair powinien zrobić, albo zdelegować na kogoś właśnie drukowanie tych wszystkich materiałów, to Contest Chair powinien mieć i być na to przygotowany. Bardzo często spotykam się z takim błędem też podczas konkursów, że między jednym mówcą a drugim mamy minutę ciszy, a po wszystkich mówcach mamy 2 minuty ciszy. Rulebook bardzo jasno tutaj mówi, że między jednym a drugim owszem mamy minutę ciszy dla sędziów, natomiast po ostatnim konkursowiczu mamy tyle czasu, ile potrzeba sędziom, żeby podsumować swoje wyniki. Czyli nie 2 minuty, tylko jak będą potrzebowali 10, to stoi tam ten biedny contest chair i czeka te 10 minut, aż sędziowie wszystko wypełnią i osoby zbierające głosy pozbierają od wszystkich sędziów. Więc to jest też coś, o czym zapominamy i co warto pamiętać, a zatem zaznaczyłam to na różowo. Przeskoczyłam. Za bardzo cofamy. Dobrze. Zdarzyło mi się na konkursie dystryktu, że jeden z moich contest toastmasterów, czyli tych osób prowadzących, dostał kartkę z wynikami i zaczął czytać od pierwszego miejsca. No to jest oczywiście moment, w którym wszyscy, sędzia główny czy ktoś z osób funkcyjnych, ze skrutatorów reaguje natychmiastowo i mówi, że pomyliłeś się, drogi prowadzący, przeczytaj w poprawnej formie. Do pomocy służy tutaj specjalny formularz, który teraz Toastmasters International wystosowało chyba od tego albo od zeszłego roku, gdzie wpisujemy od trzeciego do pierwszego miejsca i w takiej kolejności też oczywiście te wyniki konkursów czytamy, robiąc to napięcie. Na koniec konkursów możemy przeprowadzić krótkie wywiady z naszymi uczestnikami. Oczywiście wywiady prowadzimy z tymi uczestnikami, którzy już nie biorą udziału w żadnym konkursie. Jeżeli mamy konkurs mów w języku polskim, a po nim konkurs ewaluacji w języku polskim, to w tym czasie, kiedy sędzia liczy głosy, Contest Chair przeprowadza wywiad tylko z tymi osobami, które nie prowadzą następnie, nie biorą udziału później w konkursie z ewaluacji. Tutaj oczywiście zasady, kiedy czytamy wszystkie 3 miejsca, czyli jak mamy 5 uczestników, czytamy wszystkie 3 miejsca, jak mamy mniej niż 4 albo 4, to czytamy tylko 2 miejsca. Czasami będzie konkurs tylko z jednym uczestnikiem. No i tutaj na poziomie rejonu i na poziomie okręgu, czy na poziomie dystryktu, choć to się raczej rzadziej zdarza, ten konkurs musi się odbyć zgodnie z zasadami, musi mieć tylu sędziów, ile trzeba i tyle osób, ile trzeba i musimy dać szansę temu jednemu uczestnikowi
na to, żeby wypowiedział swoją mowę, żeby zmieścił albo nie zmieścił się w czasie, żeby udowodnił, że ta mowa jest oryginalna albo nie jest. Tutaj bardzo często, przynajmniej w okręgu J, z takim precedensem się spotykamy w przypadku konkursów w języku niemieckim, kiedy nasz Antoni jako jedyny odważny startuje w tych konkursach i normalnie konkurs musi się odbyć. Spotkałam się też tutaj na facebookowej grupie z różnymi komentarzami, że w ostatnim czasie tych protestów, tych sprzeciwów było trochę więcej. Kiedy w ogóle składamy protesty? Już wiemy, że do sędziego głównego albo do contest-chaira, ewentualnie do prowadzącego konkurs, ale kiedy? Otóż przed ogłoszeniem wyników, bo w momencie, kiedy ogłaszamy wynik i wiemy, kto zajął trzecie, drugie, pierwsze miejsce, czas na zgłaszanie protestów się kończy. Wtedy to już możemy tylko ponarzekać, że ktoś wygrał albo ktoś nie wygrał i to ma taką siłę, co każda opinia. Natomiast jeżeli chcemy, żeby to był oficjalny protest, musimy to zrobić przed ogłoszeniem wyników. No dobrze. Timing, no to myślę, że znamy zasadę. Każdy konkurs ma swój czas, oczywiście. Natomiast w przypadku konkursów mamy ten bufor 30 sekund i ani sekundy dłużej. Mija 7:30 i uczestnik jest dyskwalifikowany. Oczywiście żaden z chronometrażystów nie może w żaden sposób pokazać temu uczestnikowi, że przekroczył te 30 sekund, po prostu trzyma czerwoną kartkę czy tam czerwone światełko, dopóki ten mówca nie skończy mówić, a następnie contest-chair przy ogłaszaniu wyników musi się do tego odnieść. To też zobaczymy jeszcze w dalszej części, że contest-chair musi powiedzieć, tutaj mamy właśnie podpunkt H, czy były jakieś dyskwalifikacje, czy nie. Czy były dyskwalifikacje, bo ktoś przekroczył czas. Tutaj częste pytanie, czy 7:30 to już dyskwalifikacja, czy 7:31? No to są takie setne sekund, że ja bym powiedziała 7:31. I tak widzę też Radinio, tak się tutaj zgadza. Zawsze rozstrzygałbym na korzyść mówcy, Piotr Rudzki. No. Przy takich setnych sekundach mogę się z tym zgodzić. Czyli tak, contest chair mówi przed ogłoszeniem wyników, że były jakieś dyskwalifikacje ze względu na czas, przekroczenie tego czasu, ale oczywiście bez żadnych nazwisk, bez żadnych imion, po prostu, że były. No i mamy wreszcie te nasze protesty i dyskwalifikacje również na różowo. Przypominam, że one są ograniczone tylko dla uczestników i dla sędziów, i to sędziów głosujących tylko, jak tutaj widzimy, voting judges, czyli sędzia tajny i sędzia główny nie mogą zaprotestować. Do sędziego głównego te protesty zgłaszamy albo do prowadzącego konkurs. Jeżeli chodzi o dyskwalifikacje ze względu na eligibility, czyli ten brak uprawnień do wystartowania, no to oczywiście one się powinny odbyć jeszcze zanim się konkurs rozpocznie. Zazwyczaj dzień wcześniej albo kilka dni wcześniej nawet czasami dowiadujemy się, że taki uczestnik wystartować nie może, bo coś tam jest nie tak, więc dyskwalifikujemy go od razu. No ale być może są jakieś skrajne przypadki, że jest to w ostatniej chwili. Zanim to, co powiedziałam, zanim zdyskwalifikujemy uczestnika, bo widzimy jakiś plagiat, no to ten uczestnik musi mieć szansę na to, żeby się obronić. I on wtedy udowadnia sędziom głosującym, to jest po prostu taka jak rozprawa sądowa, udowadnia sędziom głosującym, że to nie był plagiat, że ta mowa jest oryginalna, że to nie jest 25%. No i większość sędziów głosujących podejmuje decyzję. Czyli tutaj też mamy demokrację. Kacper stracił audio. No dobrze.
Idziemy dalej. Kilka reguł takich już stricte dotyczących tego naszego International Speech Contest. Tutaj jest głównie na temat konkursów już na poziomie tych mistrzostw świata, więc nie będziemy się w nie zagłębiać. Do poczytania z ciekawości, albo być może ktoś kiedyś z Was będzie miał okazję takie mistrzostwa prowadzić, to, no to na pewno będzie musiał to bardzo dobrze znać. Tak samo konkurs ewaluacji. I tutaj jest ta informacja, że ci, którzy chcą robić notatki konkursowicze z mowy testowej, no to mają do tego specjalny formularz Evaluation Contest and Notes, który jest też do pobrania razem ze wszystkimi formularzami. I teraz przechodzimy do czegoś, co tak naprawdę jest poza tymi wszystkimi zasadami punktem obowiązkowym dla każdego prowadzącego konkurs. A tutaj jeszcze jest Ania, co z protestami w związku z na przykład z błędnym czytaniem pytania Table Topics? No, jak widzimy, rulebook tutaj w ogóle nie zakłada takiej sytuacji, więc ja nie jestem pewna, czy to możemy powiedzieć w ogóle o proteście. Tutaj tak jak Ania piszesz, że tylko eligibility i originality podlegają protestom, dyskwalifikacjom eligibility i czas. Samo źle przeczytane pytanie, myślę, że to należałoby spytać wszystkich uczestników, czy po prostu chcemy powtórzyć konkurs i to już jest taka decyzja kolektywna. Sam rulebook o tym nic nie mówi. Idealnie byłoby, gdyby się takie sytuacje nie zdarzały, ale słyszałam, że już w dwóch okręgach w naszym dystrykcie tylko jesieni zeszłej takie sytuacje miały miejsce, więc czasami ten stres jednak zżera również prowadzącego i coś tam przekręci. Ja bym tutaj zachowała się tak, jak się zachowali właśnie division dyrektorzy tych dwóch dywizji, czyli powtórzyłabym konkurs. Zmieniła całkowicie pytanie, powtórzyłabym konkurs, żeby to było uczciwe dla wszystkich. No dobrze, mamy teraz naszą checklistę, czyli to, co contester powinien zrobić, żeby się przygotować, żeby dobrze poprowadzić konkurs, ale także co po tym konkursie. Oczywiście tutaj poza znalezieniem miejsca, tak jak w przypadku konkursów AREA, które ja osobiście uważam za najtrudniejsze do przeprowadzenia, chociażby z tego względu, że właśnie trzeba znaleźć miejsce, trzeba ściągnąć ludzi w sobotę albo w niedzielę w niektórych rejonach specjalnie na ten konkurs. Nie jest to w czasie naszego klubowego spotkania, nie jest to też wielka konferencja okręgu, gdzie mamy oprócz konkursów warsztaty, więc ten konkurs AREA wydaje mi się, że jest najtrudniejszy do zorganizowania. No i tutaj należy przegadać z AREA dyrektorem, jaki mamy budżet, na jakie miejsce możemy sobie pozwolić, na jakie nie możemy sobie pozwolić. Zazwyczaj division dyrektorzy mają jakiś budżet na konkursy, na nagrody, na właśnie wydruki i tutaj to już jest do konsultacji z area dyrektorem, co i jak ma wyglądać. Oczywiście jeżeli contest chair ma budżet powiedzmy 250 zł na konkurs i ma za to kupić nagrody i wydrukować rzeczy, a przekroczy ten budżet i wyda 400 zł, no to właśnie stracił 150 zł na konkursie i nikt mu tych pieniędzy nie zwróci, ponieważ miał budżet 250 zł. Natomiast jest to oczywiście obowiązkiem area dyrektora, czy na wyższych poziomach division albo program quality dyrektora, żeby poinformować takiego contestera, jaki ten budżet mamy. Jeżeli nie ma takiej informacji, no to też nie możemy mieć pretensji do tego contestera, wtedy area dyrektor stracił 150 zł. Więc warto jest to dobrze zaplanować, dobrze się zastanowić.
Tutaj na różowo zaznaczyłam taką notatkę, że każda nagroda, która ma logo albo napis Toastmasters czy Toastmasters International, to już jest łamanie praw autorskich. Zdarza nam się, że te nagrody na Mistrzostwach Polski czy na konkursach rejonu zawierają te słowa, zawierają te loga, nie są zamawiane z centrali jako oficjalne statuetki. No i tutaj organizatorzy konkursów trochę tak działają na krawędzi, życie na krawędzi, bo jest to niezgodne z prawem. Po prostu. Toastmasters jasno zastrzega, żeby tego nie robić. Poniżej lista wszystkich rzeczy z numerami, co nam się przyda w trakcie tych konkursów. Ja bardzo zawsze zachęcam, żeby ściągać co konkurs najnowsze, najświeższe materiały. No już o rulebooku nie wspomnę. Wiem, że krążą gdzieś rulebooki tłumaczone na język polski. To są tłumaczenia z 2011 roku. Są to tłumaczenia, w których jest cała masa błędów. No ale przede wszystkim są to tłumaczenia, które już są bardzo długo nieważne, bo wiemy, że rulebook się co roku zmienia, więc przestrzegam przed używaniem rulebooka z tłumaczeń w języku polskim. No dobrze, już powoli będziemy kończyć, więc tylko powiem Wam o tym, w jaki sposób ja jako contest chair zawsze sprawdzałam to eligibility. Na poziomie division i na poziomie dystryktu wysyłaliśmy maila razem z Piotrem, czy później na dystrykcie z Robertem, wysyłaliśmy maila do centrali. Tutaj jest podany adres speechcontest@toastmasters.org. Wysyłaliśmy wszystkich uczestników wraz z ich numerami membership ID do centrali z prośbą o sprawdzenie eligibility. A to dlatego, że centrala odsyłała nam każdego, kto jest eligible, no to pisała, że oni są OK, a te osoby, co do których mieli wątpliwości, to dokładną datę, kiedy dołączyli do klubu, kiedy składki w klubie zostały opłacone i żeby sprawdzić, kiedy był konkurs klubu. I można było dowyjaśniać z tą osobą, kiedy co się zadziało. I tutaj właśnie ta sytuacja, gdzie na poziomie division zdyskwalifikowałam jedną osobę, ponieważ miała te składki opłacone później. I tutaj centrala bardzo pomaga w takich sprawach. No oczywiście, jeżeli jesteście contest chairem, który się nie przejmuje zasadami, no to nie będziecie tego sprawdzać i będziecie takie osoby dopuszczać do konkursu. Ja dbam zawsze o to, żeby te konkursy były jak najlepszej jakości. To też z troski o pozostałych uczestników, którzy zrobili wszystko zgodnie z zasadami i uczciwie i chociażby dlatego, że oni zasługują na to, żeby startować w uczciwym konkursie. Czy liczenie głosów za każdym razem po części konkursu, czy na koniec wszystko razem? Za każdym razem po każdym konkursie. W tym czasie jest prowadzony wywiad z konkursowiczami i sędzia główny wychodzi z komisją skrutacyjną i liczy po każdym konkursie, wraca do sali, w kopercie ma wyniki, daje je contest chairowi i contest chair dopiero wtedy może rozpocząć kolejny konkurs. Czyli po każdym konkursie wychodzimy i liczymy. Tutaj też macie ściągę w tej checkliście, co zrobić podczas odprawy, czyli wszystkie zasady przypominamy, przeglądamy papiery tych uczestników, co tam jest, czy wszystkie eligibility dokumenty są podpisane, przypominamy im, jakie mamy czasy w danym konkursie, gdzie jest scena, gdzie możemy się poruszać. W trakcie odprawy można sprawdzić, czy mikrofony działają, każdy uczestnik powinien mieć okazję, żeby wypróbować te mikrofony, te narzędzia. No i oczywiście losujemy kolejność. Nie ma tutaj żadnej kolejności alfabetycznej ani nic, to los decyduje o tym, kiedy kto występuje, czy jest pierwszy, czy nie. Czy tak mówi rulebook? Ania pisze. A ten wywiad to ma być po prostu taka zwykła rozmowa, bo czasem robimy dwa konkursy bez przerwy. Tutaj w którymś miejscu w rulebooku było napisane, że po konkursie
Contest Chair przeprowadza wywiad i że po ostatnim uczestniku sędziowie mają czas, żeby zebrać głosy, więc ja trochę na logikę biorę to, że tak po każdym konkursie mamy zliczać głosy. I ja bym powiedziała, że rulebook w taki może nie bezpośredni sposób w ten, to mówi. Natomiast no, możemy tutaj się zastanowić, dyskutować, a jeśli mamy dalej wątpliwości, to napisać do centrali i oni rozwiewają. Czy ten wywiad to ma być po prostu taka zwykła rozmowa? Tak, to ma być na podstawie tych profili, które dostarczają ci uczestnicy. Oni tam wypisują, jakie mają achievements, jakie mają hobby, jakie mają tam zawody, ulubiony cytat, książkę, nie wiem, możesz ich też poprosić o coś od siebie. No i na podstawie tego zadajesz im pytania, tak żeby publiczność mogła ich lepiej poznać. No i oczywiście w ten sposób dajemy sędziemu głównemu i skrutatorom czas na zliczanie tych głosów. Podczas konkursu Contest Chair, już ten prowadzący konkurs, czyli ten Contest Toastmaster, rozpoczyna konkurs, informując publiczność, że uczestnicy zostali odprawieni, informujemy, że nie można robić zdjęć podczas konkursu, w trakcie przemówień, że można wychodzić tylko wtedy, kiedy uczestnik nie jest na scenie, że sierżant pilnuje drzwi i tak dalej, i tak dalej, czyli wszystko to, co tak naprawdę jest w rulebooku. I tutaj jest ważna rzecz, że kiedy przedstawiamy uczestnika konkursu, nie możemy sobie komentować w żaden sposób tego uczestnika, nie robimy takich, tutaj jest nazwane preliminary remarks, czyli jakichkolwiek komentarzy. Po prostu mówimy imię i nazwisko, tytuł mowy, imię i nazwisko i to wszystko. Kiedy mówca schodzi ze sceny, podajemy mu dłoń, możemy do niego powiedzieć dziękuję, ale ze sceny nie komentujemy nic. A jak z nagrywaniem konkursu? Z nagrywaniem konkursu jest tak, że można nagrywać konkurs, ale uczestnik musi się zgodzić. Jeżeli uczestnik daje zgodę na piśmie, czy mailowo, czy jakkolwiek, no to możemy nagrywać taki konkurs. Lub się zgadza, tu Ania dopisuje. Zdaje się, że jeśli mówca sobie życzy, może zorganizować sobie nagranie. Tak, mówca też może sam sobie zorganizować. Nie można zrobić zdjęć, dlatego że odgłos aparatu, flash, to wszystko może mówcę rozpraszać i wtedy odbieramy mu szansę. Więc dlatego te zdjęcia są zabronione. No dobrze, kilka rzeczy, które tutaj są też dosyć ważne, że przy czytaniu tych wyników też adresujemy protesty, czyli mówimy, że one były, natomiast nie mówimy żadnych nazwisk, nic nie zdradzamy, po konkursie też nie komentujemy, kto został zdyskwalifikowany, czy nie. To zostaje, co się dzieje w Vegas, zostaje w Vegas i nasz konkurs jest takim naszym Vegas. Tutaj ktoś pisze, że Kacper, chyba, że istnieje specjalny formularz Toastmasters z oświadczeniem o zgodzie na nagrywanie wideo. To wszystko, co dzieje się teraz na czacie, ja jak zakończę nagrywanie, to też będę miała jako pliczek osobny, więc te wasze pytania i odpowiedzi też tam wrzucę w Google, jak to się mówi. No dobrze. Czy jest jeszcze coś ważnego, co chcielibyście usłyszeć? Oczywiście po konkursie Contest Chair ma dopilnować albo osobiście, albo dopilnować, że sędzia główny wysłał Notification of Contest Winners, czyli ten formularz, w którym wszyscy konkursowicze, kto jakie miejsce zajął. I tak naprawdę to dobiegliśmy do końca rulebooka. Jest oczywiście w nim jeszcze kilka rzeczy, które warto jest przeczytać, które jest warto znać, ale więcej mam nadzieję powie Piotr, więcej mam nadzieję powie Ola na swoim webinarze. Jeżeli macie jakieś pytania, to jest dobry moment, żeby je zadać. Ja chętnie odpowiem. Jeżeli chcecie, możecie na wydarzeniu facebookowym też otworzyć dyskusję.
A także możecie do mnie pisać albo dzwonić i ja też bardzo chętnie tutaj będę wspierać wszystkich organizatorów, bo wiem, ile to pracy i wysiłku wymaga. Czy dostaniemy skrypt z obecnego spotkania na maila? Skrypt. No nie wiem, czy będziemy spisywać wszystko to, co powiedziałam, bo to może potrwać lata. Natomiast na pewno to, co się dzieje na czacie, tak, a webinar jako nagrany. Ania pyta, co z papierologią? Czy ma sens wypełnianie formularzy na przykład originality i eligibility? Czy można potwierdzić to ustnie? Tak, ma sens i to jest wymagane. To są rzeczy, które musimy zebrać od uczestników. Chociażby dlatego, że na tych dokumentach zawsze wrzucamy datę i contest chair powinien te dokumenty trzymać do zakończenia całego cyklu konkursów u siebie, bo ktoś z poziomu wyżej może się po te dokumenty zgłosić. Ja miałam taką sytuację, że na poziomie dystryktu prawie zdyskwalifikowałam człowieka, bo właśnie miał nieopłacone składki na etapie klubu, czy klub nie był in good standing, ale miał podwójne członkostwo. I ja nie wiedziałam, który on klub tak naprawdę reprezentuje, bo contest chair czy chief judge mi tego dokładnie nie wypełnił. Więc zwracałam się do rada dyrektora i do division dyrektora po te właśnie dokumenty, po originality i eligibility, gdzie umieszczamy informacje, z jakiego klubu startujemy i kiedy konkurs się odbywa. Więc chociażby z tego względu warto te papiery mieć. Tyle, że potem się te papiery wyrzuca. No nie jest to eco-friendly organizacja, jeśli chodzi o konkursy. Gdzie mogę wrzucić formularz wideo, release form, aby inni mogli korzystać? Kacper, najlepiej jak wyślesz go Elenie i ze mną możesz w kopii maila i my tworząc folder na dysku Google będziemy to wrzucać. No dobrze. Czy Dobrze, ma... to chyba już nie ma więcej pytań, tak? Dziękuję Ci bardzo, Olu. Dzięki. Dziękuję wszystkim za aktywny udział w spotkaniu. Mieliśmy tutaj bardzo wartościowe dyskusje, komentarze na czacie. Zapraszamy do dalszej dyskusji w wydarzeniu facebookowym. Też dalej tam możemy dyskutować, zadawać pytania. Zapraszamy też na kolejny webinar przedkonkursowy, który się odbędzie 19 lutego, w poniedziałek. Tam porozmawiamy o konkursach z punktu widzenia sędziów głównych. Opowiedzą o tym Piotr Chimko i Kacper Biłozor. I za chwilę już zaczniemy zapraszać na ten webinar na Facebooku, także też prosimy o aktywne zapraszanie wszystkich, bo to już za 3 dni tak naprawdę. Na razie dziękuję bardzo za dzisiaj wszystkim. Ja również dziękuję. Życzę powodzenia na konkursach, w razie czego służę pomocą. Cześć. Dobranoc, pa.